dbałość właśnie o ciało w kategoriach właśnie zdrowotnych, taka codzienna, tak? Więc, ale jakby ta krzepa jest, wydaje mi się, nawet niezależnie od samych jakbyś programów ideologicznych, ona jest jakby wpisana wręcz w sam taki program tego nowoczesnego człowieka. No, człowiek nowoczesny to oczywiście, nie wiem, czy można powiedzieć tak jak Sloterdijk twierdzi, że każda kultura jest formą treningu, ale na pewno kultura nowoczesna, coś takiego można o niej powiedzieć, że ona jest takim właśnie rodzajem treningu, który nas nastawia właśnie na swego rodzaju nieskończone osiągnięcia. Właściwie każdy jest wyznaczony, czy każdemu się mówi, że ma dać z siebie wszystko, że ma pokonywać kolejne bariery, prawda, że ma kolejne rekordy bić same swoje własne osiągnięcia i coraz większe osiągnięcia wspinać się, więc jakby cały nasz model życia można rozumieć, znaczy, wystarczy popatrzeć, to jest taki nawyk, który wielu analityków psychiki ludzkiej, kultury ludzkiej zalecało, że jak chcesz czegoś się o współczesności dowiedzieć, to popatrz na kulturę popularną na przykład i na te całe ogromne zasoby obecne w popkulturze, które ludziom się podobają, które chętnie uczestniczą. Jak przyjrzymy się współczesnej produkcji telewizyjnej na przykład, temu formatowi specyficznemu na pograniczu reality turniejowemu, to właściwie tam jest wyłącznie to, co powiedziałeś. To znaczy wszystkie te programy właśnie tylko i wyłącznie na tym polegają. Tak, no eksponuje się właśnie taką indywidualną, indywidualne dążenie do rekordu. Jest tym element maniakalny, ale weźmy uwagę, że tutaj już jest element schizy totalny. Tak. Tutaj jest totalna schiza, bo z jednej strony to nastawienie na rekord i sportowość i atletyzm i trening to jest właśnie ten model zdrowia jako krzepy, który jednak jest takim modelem eksploatacyjnym. No to tylko najlepsi zawodnicy mogą, prawda, taki model przyjąć i... Na przykład Pudzian na przykład. Na przykład Pudzian. No bo krzepy Pudziana nie odmówisz. Nie da się mu odmówić krzepy. Więc tylko najlepsi zawodnicy mogą w tym modelu jakby, tak powiem, zdrowo funkcjonować. Zresztą też do czasu, prawda? Powiedzieliśmy już o wyczynowym sporcie, jak to jednak jest rujnujące na dłuższą metę. Ale dla pozostałych zawodników ten model jednak jest jakby wykańczający zasadniczo, tak? Jakby oni tkwią w takich kleszczach pomiędzy zasadą daj z siebie wszystko, a dbaj o siebie. No? I my jakby wszyscy tkwimy trochę w tej schizie. Tak? Z jednej strony chcemy rekordy bić i jakby wiadomo, że są takie momenty, kiedy po prostu trzeba performance na 130%, trzeba dać się wszystko, nie spać 3 noce, żeby ten projekt dokończyć, prawda? Człowiek tam wypija 10 kaw, wypala nie wiadomo ile szlugów, prawda? I jakoś to przepycha, potem jest padnięty, tak? Więc, ale udało się ten projekt to zrobić, prawda? A potem ma wyrzuty sumienia, o jak ja nie dbam o swoje zdrowie, jednak muszę teraz zadbać o siebie, zadbać o higienę, więc jakby jesteśmy w tych kleszczach właśnie z jednej strony atletyzmu, z drugiej strony tej takiej bardziej dobrostanowej kondycji, o którą też mamy, jesteśmy też ciągle jakby interpelowani, prawda, no i nie zapominajmy o nią dbać. O rynku, który obsługuje zarówno pierwszą tendencję, jak i drugą tendencję. Nie, no, jakby w większości wypadków po prostu oscylujemy pomiędzy jednym a drugim, już jakby w tej schizie operujemy w sposób naturalny i to jest po prostu krajobrazem jakby mentalnym naszego życia, że popadamy. Mało komu udaje się na którymś z tych biegunów przetrwać. Niestety musimy tutaj poszukiwać złotego środka pomiędzy tymi dwiema zasadami. Ale jak się okazuje, nasze zdrowie właśnie i to, co nasza cywilizacja mówi nam o naszym zdrowiu, wcale nie jest jednoznaczne, tylko właśnie totalnie rozłupane w środku i sprzeczne. Właściwie mam wrażenie, że napoczęliśmy ten temat dopiero, bo jeszcze można by wiele powiedzieć o różnych patologiach zdrowia, na przykład zdrowotności. No i to na pewno do tego... Jak zdrowie staje się patologią. To może hasło następnej naszej rozmowy. Za 2 tygodnie bardzo pewnie porozmawiamy właśnie o patologiach zdrowia. Tymczasem bardzo dziękuję, dr Jacek Dobrowolski. To była powtórka audycji.
przerywała moje myśli. Proszę pana, bo ja skończę. Marcowego dnia, kiedy pierwszy raz ją zobaczyłem. Zastanawiałem się, czy... Zawsze ciekawe i frapujące opowieści profesora Wiktora Zina, cyklu Półgłosem i Ciszą, cyklu, który przygotowywała dla słuchaczy Polskiego Radia, realizująca nasze audycje, Teresa Solczak. Tak kończy się pierwsza godzina naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania, a po przerwie już teraz zapraszam na portret słowem malowany Jana Ciesielskiego sprzed 35 lat. Nasza matka żywicielka, to czarne złoto dawało nam chleb. A teraz dzielnica nasza pozostanie obumarła, no bo nie będzie tu już żadnego zakładu pracy. Tyle nam pozostało już. Zrobię sobie jeszcze na koniec pamiątkowe zdjęcie. Miała być zawsze tego pamięć, się wydawało. Niestety, taki koniec. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Lista przebojów TOK FM. Jakie radio? Taka lista. TOK 3. Rzeczywiście Roman Giertych i jego start w wyborach do Senatu w Okręgu Podwarszawskim budzi silne emocje. Róża Thun wypowiedziała się na ten temat bardzo krytycznie. Jeżeli Platforma rzeczywiście nie wystawi swojego kandydata w tym okręgu, to oznaczałoby de facto poparcie dla Giertycha, który co tu dużo mówić, jest postacią niezwykle ciekawą, biorąc pod uwagę jego znaczącą ewolucję od
czasów, kiedy współtworzył rząd Prawa i Sprawiedliwości Michał Szulczyński. Nie czytałem tego, co pisała Róża Thun, ponieważ ona to dopisała na Twitterze, ona zablokowała mnie, więc nie mogę śledzić jej wpisów i komentarzy. To się żałujemy. Natomiast... ja mniej. Ale ona w Gazecie Wyborczej się wypowiedziała na ten temat. Natomiast, nie wiem, ale tak na serio, to, bo to oczywiście pół serio. Lista przebojów TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Premier Ewa Kopacz przyjeżdża ze swoim rządem do Małopolski. To skorumpowani mordercy, tak o prawie w państwie islamskim mówi Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Wkrótce rozpocznie się uroczyste żegnanie tęczy na Placu Zbawiciela. Wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak odwiedzi zakłady mechaniczne Tarnów. Minister finansów Mateusz Szczurek w Urzędzie Skarbowym w Tarnowie zaprezentuje z kolei udogodnienia dla podatników, które zostaną wprowadzone od 1 września. Minister nauki i szkolnictwa Lena Kolarska-Bobińska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zapowie nowy program wspierający nauczanie filozofii w szkołach. A minister sportu i turystyki Adam Korol ma podpisać z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim umowę w sprawie finansowania budowy hali stulecia Krakowi wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Premier Ewa Kopacz oraz ministrowie i rządu od poniedziałku będą przebywać w województwie małopolskim. We wtorek w Krakowie wezmą udział w wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów. Skorumpowani mordercy i terroryści. Tak Organizacja Wyzwolenia Palestyny określa Państwo Islamskie. Zdaniem sekretarza generalnego OWP dżihadyści wypaczają prawdziwy sens religii muzułmańskiej i jedynie wykorzystują religię do celów politycznych. Tak Saeb Erekat wypowiadał się w stolicy Chile. Jednocześnie obarczył on izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu odpowiedzialnością za zrujnowanie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Chile uznało Palestynę jako wolne, niepodległe i suwerenne państwo ponad 4 lata temu. Bydgoska PESA wygrała kolejny przetarg. Tym razem wyprodukuje elektryczne pociągi dla Sycylijczyków, mówi Maciej Grześkowiak z PESY. To będą nasze pierwsze pojazdy elektryczne, 4-członowe, będzie ich 5. One będą budowane na bazie pojazdów, które wielu Polaków doskonale zna, także w województwie kujawsko-pomorskim, ale w Warszawie, w Wielkopolsce, na Śląsku. Myślę o elektrycznych elfach, które wożą warszawiaków na przykład na lotnisko, jeżdżą w barwach SKM, KKM-ki. Umowa z sycylijskim przewoźnikiem ma zostać podpisana do końca roku. Pociągi zaczną jeździć po wyspie za 2 lata. Słuchasz informacji TOK FM. Fala zasłabnięć w górach. Ratownicy Dobr w ostatnim czasie kilkanaście razy wyruszali z pomocą turystom, którzy nie mogli zejść z gór o własnych siłach, mówi TOK FM ratownik Dobr Adam Marasek. Od dłuższego czasu w Tatrach mamy słoneczną, gorącą wręcz pogodę. Te temperatury są naprawdę wysokie i one przeszkadzają w poruszaniu się po Tatrach. Największym problemem były odwodnienia. Odwodnienie gra tutaj kluczową rolę. Turyści w tych warunkach przeliczają swoje możliwości, swoje siły. W poniedziałek w Zakopanem ma być już chłodniej, 26 stopni, ale niebezpieczne mogą być w górach burze. We wtorek natomiast obficie mają padać deszcze. Album pamiątkowy z archiwalnych zdjęć, miniatura w gablocie na ulicy Marszałkowskiej oraz dokument Michała Bielawskiego to elementy symbolicznego pożegnania tęczy. Instalacja Julity Wójcik pod koniec roku zniknie z Placu Zbawiciela. Organizatorzy zachęcają do dzielenia się swoimi zdjęciami z tęczą. Jeśli ktoś jeszcze nie ma swojego, to będzie mógł je zrobić 22 i 23 sierpnia w fotomacie, który stanie na Placu Zbawiciela. Te zdjęcia trafią właśnie do wyjątkowego z albumu stworzonego w internecie. Instalacja pojawiła się 5 lat temu w Wigrach przy murach kamedulskiego klasztoru. Potem przez kilka miesięcy stała przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Na Placu Zbawiciela znalazła się latem 2012 roku dzięki inicjatywie Instytutu Adama Mickiewicza. Pogoda. W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach zachodnich i południowych okresami zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie do 30 miejscami na południu i zachodzie. W rejonach burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
śmieci zalegające w kontenerach i wokół nich zaczynają powoli gnić. Ludzie boją się epidemii. Blokada torów zakończyła się po 2 godzinach, natomiast według informacji Solidarności pod ziemią strajkuje kilkuset. Zdaniem wnioskodawców budynek to symbol tamtych czasów i szkoda. Dziennikarze nie mają wstępu na salę obrad. Więcej, nawet nie zostaliśmy wpuszczeni na pierwsze piętro gmachu. Za kratami jest zaledwie 2 funkcjonariuszy Berkutu. Ich dowódca uciekł. Prawdopodobnie... Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku po 17. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. To jest powtórka. Wywiad pogłębiony. Dobry wieczór Państwu, to jest audycja Wywiad Pogłębiony. Moim gościem dzisiaj jest profesor Stanisław Bajtlik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Astrofizyk z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To ja tak mogę zacząć od razu bezpośrednio, bez wstępów daleko idących. Czy Pani używa słowa profesor? Jestem doktorem i to koledzy są na to, mają wysypki, dostają. Dostają wysypki, tak. Że Pan jest tylko zwyczajnym, prostym doktorem, tak, a nie a profesorem. Tak, ktoś się tak zwraca, tak. I to, to był wyraz mojego uznania. Niektórzy reagują alergicznie. To ja proszę szanownych kolegów, żeby postarali się zwalczyć swoją alergię wszelkimi dostępnymi środkami. Zacznę jeszcze raz, od razu bez daleko idących wstępów. Był pan kiedyś w stanie nieważkości? W sensie dosłownym, fizycznym nie, oczywiście, ale, ale no w sensie takim, powiedzmy, w wyobraźni, no to pewnie jak każdy z nas. Chociaż na Ziemi to jest możliwe i na przykład Stephen Hawking pokazuje w internecie swój lot, no niemalże w stanie nieważkości. To się odbywa w, no to się takich, odbywa w jakichś warunkach. W takich pikujących samolotach, w których przez kilkanaście sekund jest symulowany, no niemalże stan nieważkości. A chciałby pan spróbować? Nie jestem pewien. Nie, jest tyle innych ciekawych wrażeń, że akurat to jakoś specjalnie mnie nie... No tak, sądziłam, że nieważkość to jest pojęcie z tej dziedziny, którą się pan zajmuje. To jest pojęcie z tej dziedziny, którą się zajmuję, tak. Ale ja jestem fizykiem teoretykiem, więc ja sobie to potrafię wyobrazić. Nie każdy fizyk musi koniecznie akurat w stan nieważkości się wbić. Orbitalnie musi latać. A może nawet nie powinien. Mi się też w zasadzie przypomniało przez moment, może coś na kształt stanu nieważkości przytrafiło, jak kiedyś leciałam szybowcem i... Pilot, który leciał ze mną, zapytał, czy chcę zobaczyć, jak to jest, jak oderwą mi się, bardzo Państwa przepraszam, 4 litery od siedzenia, na którym siedziałam i po chwili wykonał taki manewr, że one w rzeczy samej się oderwały i to było bardzo interesujące doznanie, do czego Państwa również namawiam. A gdyby Pan miał swój temperament porównać do jakiegoś ciała niebieskiego, to co to by było? Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Wszystkie takie te opowieści, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa i tak dalej, to oczywiście to są żarty. Ale to nie jest temat naszej audycji. To zapytam inaczej. Co jest fascynującego w kosmosie? Chyba to, że kosmos jest dostępny każdemu. Fizyk, który bada cząstki elementarne, ma ogromne kłopoty z opowiedzeniem znajomym, którzy nie są fizykami, o tym, czym się zajmuje. Natomiast kosmos działa na wyobraźnię każdego i tak było zawsze. Ludzie zawsze spoglądali w niebo i zawsze ta czerń nieba, ten ogrom i te świecące, jak się wydaje, niezmiennie na tym niebie gwiazdy, to z jednej strony przerażało, a z drugiej fascynowało. Bojaźnie i drżenie. No, pewnie tak. I to działa na wyobraźnię każdego. I chyba każdy człowiek się zastanawia nad tym, co to jest, jak, czy jesteśmy sami. To takie uczucie właśnie tej kosmicznej samotności. To chyba doświadcza każdy człowiek. Nie trzeba nawet być wykształconym człowiekiem. Tutaj w wyobraźni starcza każdemu. Proszę zwrócić też uwagę, że szereg głębokich naukowych pytań, które można zadawać w kosmologii czy w astronomii, jest bardzo prostych i zrozumiałych dla każdego człowieka i co więcej, obchodzących każdego człowieka. Myślę, jakich, na przykład takie pytanie, czy istnieje życie poza Ziemią? To jest bardzo proste z pozoru pytanie, na które pewnie większość ludzi chciałaby znać odpowiedź. I to miałoby ogromne konsekwencje takie światopoglądowe, no, filozoficzne. Inne pytanie to jest takie, czy wszechświat jest nieskończony?
Czy istnieje, czy może istnieć w realnym świecie, czy wszechświecie coś takiego jak nieskończoność? Żadna wielkość fizyczna nie jest nieskończona. Wszystko są skończone. Przyroda nie znosi próżni. Przyroda nie znosi nieskończoności. Tymczasem wiele wskazuje na to, że nasz wszechświat być może jest nieskończony. Więc to są takie pytania, które... Powiedziałem, że z pozoru wydają się być proste. No z pozoru wydają się być proste, bo jak stawiamy pytanie, czy istnieje życie poza Ziemią, to powstaje pytanie, a co to jest życie? I w jaki sposób możemy rozpoznać, że coś, co dostrzeżemy gdzieś w kosmosie i jest żywe? To są bardzo trudne pytania i bardzo głębokie. Nie ma definicji życia. Woda na Marsie. No tak, bo próbujemy szukać takiego życia, które jest podobne do tego życia, które znamy na Ziemi, ale życie znamy tylko w tym jednym egzemplarzu. Nie wiemy, czy może istnieć inne życie i co by to w ogóle oznaczało. Także to są pytania z jednej strony bardzo proste, a z drugiej strony... Upadek wielkich religii prawdopodobnie by to oznaczało. No niekoniecznie. Niekoniecznie. Religie mają ogromną taką zdolność adaptacji do nowej sytuacji. Także... Do tego, czy Ziemia się kręci wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi. No dzisiaj z tym większość nie ma problemu. Chociaż paru nas to się spłonęło z tego powodu. No tak, ale to było dawno temu. Już było szereg... Wtedy, kiedy uczeni badali meteoryt marsjański znaleziony na Antarktydzie, kiedy wydawało się, że obserwowane pod mikroskopem elektronowym pewne formy dostrzeżone w tym meteorycie przypominają skamieliny tych pierwszych osiągnięć żywych na Ziemi. A więc wydawało się, że mamy ślad przeszłego, prymitywnego życia na Marsie. To wtedy był już cały szereg oświadczeń różnych teologów, którzy twierdzili, że to w niczym nie przeszkadza i nie burzy spójności doktryny. Także ja się na tym nie znam, więc się nie wypowiadam, ale jestem przekonany, że żadnego upadku wielkich religii by nie było. No, bardzo zgrabnie łączy to w zintegrowaną, przynajmniej z pozoru, całość profesor Heller. Tak się wydaje. Tak się wydaje. A kiedy pan odkrył w sobie tą fascynację, która przerodziła się w drogę zawodową? No ja miałem trochę inną drogę niż większość moich kolegów, dlatego że w Polsce i w wielu krajach większość astronomów czy astrofizyków zaczyna jako amatorzy. W dzieciństwie mają jakąś lunetkę, jakiś teleskop, oglądają sobie niebo coraz bardziej w taki skomplikowany, prawie półzawodowy sposób. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że astronomia jest zupełnie wyjątkową nauką wśród innych nauk, dlatego że ma bardzo szeroki ruch amatorski. Jest ruch miłośników astronomii, amatorów astronomów. Nie ma amatorów genetyków czy amatorów chemików, natomiast są amatorzy astronomowie. Jedynym innym przykładem takiego szerokiego ruchu amatorskiego, który wnosi coś istotnego do nauki, to jest ornitologia. Nie wiem, czy pani wie, że dowody na to, że ptaki wędrują, zawdzięczamy dopiero początkowi XX wieku, kiedy pewien duński nauczyciel, amator ornitolog, wpadł na genialny pomysł, żeby ptaki obrączkować. I dopiero wtedy zdobyliśmy dowody na to, że ptaki wędrują i to na wielkie odległości. A więc wracając do rzeczy, większość moich kolegów zaczynała właśnie jako tacy amatorzy astronomii. Ja taki nie byłem. W dzieciństwie interesowałem się matematyką. U mnie w domu, szczególnie ze strony ojca, był taki ogromny szacunek dla matematyki. Miałem wpajane w to, że to jest coś, co jest najpiękniejszego, najważniejszego, najmądrzejszego i najbardziej potrzebnego. I byłem przekonany, że będę matematykiem, ale na szczęście miałem znakomitego nauczyciela w 8 klasie szkoły podstawowej, który podobno dostrzegł we mnie talent matematyczny i polecił mi akademicką monografię z serii Biblioteka Matematyki, wydawaną wówczas przez PWN, biografię Wacława Sierpińskiego, monografię Wacława Sierpińskiego, Arytmetyka teoretyczna. O ile mówimy, że matematyka jest królową nauk, to arytmetyka jest królową, teoria liczb jest królową matematyki. I ojciec kupił mi tę książkę i ja z wielkim zapałem zacząłem to bardzo trudne i bardzo piękne dzieło studiować. I kiedy przestudiowałem dowód
57 dowód tego, że liczba 2847 podniesiona do potęgi 387452. Oczywiście takiej operacji nikt nie wykona. Nawet podejrzewam, że w większości komputerów długość tej liczby by się nie zmieściła w pamięci. Ale można tę liczbę badać. Na tym polega piękno matematyki, że można teoretycznie tę liczbę zbadać, nawet jej nie wypisując. No ale uznałem, że to jednak nie jest to, o co mi chodzi. No i wtedy przerzuciłem się na... Zainteresowałem się fizyką. Dlatego, że fizyka potrzebuje matematyki, a jednocześnie jest bliżej życia. No, i kiedy poznałem tę fizykę, prawda, w kierunkach fizycznych, to uznałem, że to jest jednak pod wieloma względami za blisko życia. I wtedy zainteresowałem się kosmologią. Miałem to szczęście, że to jest trafiłem. Sam raz. To jest sam raz, to jest takie właśnie, jak trzeba. Trafiłem na znakomitych nauczycieli. Najpierw profesora Marka Demińskiego, a potem nieżyjącego już wybitnego polskiego kosmologa, Romana Juszkiewicza. Już ktoś teraz z rzędu mówi pan, że trafił na doskonałych nauczycieli. Myślę, że nie można lekceważyć tego, kogo się spotyka na swojej drodze, również szkolnej. Ja z żalem powiem, chociaż z niewielkim żalem, bo jestem tym obrzydliwym przedstawicielem kultury humanistycznej, że trafiałam na... W każdym razie trafiałam na różnych nauczycieli. Niestety żadnego z moich nauczycieli matematyki nie określiłabym mianem wspaniałego. A może nawet musiałabym sięgnąć do jakichś zupełnie odwrotnych określeń. I z żalem, a teraz to już powiem z dużym i szczerym żalem, obserwuję, jak moje dziecko, które teraz jest w 4. klasie szkoły podstawowej, już widzi, że matematyka to jest udręka. To jest problem ogólnoświatowy. Wszędzie na świecie system szkolny sobie słabo radzi z matematyką, ale w różnych krajach sobie radzi różnie. Są kraje, w których sobie radzi lepiej i są kraje, w których sobie radzi gorzej. I Polska należy niestety do tej drugiej grupy krajów. I przyczyn jest bardzo wiele. Ja napisałem kiedyś... No i to chyba nie tylko matematyki dotyczy. To dotyczy nie tylko matematyki, ale matematyki szczególnie. I to jest... Ja napisałem kiedyś artykuł w Polityce i zresztą udzieliłem wywiadu na ten sam temat w tym studiu, wtedy, kiedy wprowadzano powtórnie matematykę na maturę. Przyczyn jest bardzo wiele i one są bardzo głębokie. Ja bym sięgnął do korzeni naszej kultury, która jest głęboko humanistyczna. Poza Kopernikiem i Skłodowską i Lwowską Szkołą Matematyczną w przeszłości nie mieliśmy wielkich tradycji w naukach ścisłych. Co więcej, te nauki ścisłe były traktowane bardzo niedobrze i bardzo niedobrze, niedobrą twarz jej przyprawiano w naszej kulturze. Proszę zwrócić uwagę, w Syzyfowych pracach bohater Żeromskiego, Radek, jest humanistą, deklaruje się jako humanista, ale w całej tej powieści nie ma żadnego jakby argumentu na rzecz tego, że on jest humanistą. Tam nie czytamy, że on z wypiekami na twarzy studiuje klasyczne dzieła po łacinie i w języku starogreckim. Tam niczego takiego nie znajdziemy. Jedynym argumentem i dowodem koronnym na to, że on jest humanistą, jest to, że ma 2 z matematyki. To w Polsce wystarcza, żeby zostać humanistą. Proszę zwrócić uwagę, że tak być nie musi. Jeden z moich ulubionych bohaterów literackich, bohater opowiadania Roberta Musila, Torles, opowiadania Niepokoju wychowanka Torlesa, to jest uczeń szkoły kadetów w monarchii cesarsko-węgierskiej, austriacko-węgierskiej. On przeżywa swoje młodzieńcze niepokoje związane z dojrzewaniem. To są zwyczajny taki welszmerc, jaki kilkunastoletni człowiek dojrzewający przeżywa, więc to są niepokoje związane z jego seksualnością, z jego relacjami z matką, relacjami z kolegami, ale również jednym z największych źródeł niepokojów młodego Torlesa są liczby zespolone. Zaczyna nam na lekcji matematyki, poznaje liczby zespolone, liczby urojone, pierwiastek z minus 1.
I to jest jednym z jego bólów egzystencjalnych. W polskiej literaturze nie ma takiego bohatera. Przypomina mi się jeszcze, może nie w literaturze, ale w komiksie Tytus, Romek i Atomek. Tytus miał poprawkę. I zdaje się, że rozwiązaniem tego problemu było znalezienie w jakiejś studni czy w podziemiach eliksiru, który na 15 minut czynił z niego geniusza. I zdaje się, że po spożyciu tego eliksiru zdał swój egzamin poprawkowy, akurat na dwa pytania się załapał, na trzecie eliksir nie starczyło, ale dostał trójkę i przeszedł dalej. No wczoraj... Nie wiem, czy czegoś nie przekręcam, ale całe dzieciństwo marzyłam o znalezieniu tego, co znalazł Tytus. Wczoraj słyszałem w jednej ze stacji radiowych wywiad z profesorem Wetulanim, niezwykle barwną i ciekawą postacią, farmakologiem i neurologiem. I on mówił, że to jest do pomyślenia, że takie środki, które będą, ponieważ coraz lepiej poznajemy mechanizm pamięci, a pamięć jest związana z inteligencją, przynajmniej z taką inteligencją, no właśnie, wyrażającą się w sprawności w rozwiązywaniu różnych zadań, problemów, że niewykluczone, że takie pigułki wspomagające już wkrótce staną się czymś realnym. Mam nadzieję, że profesor Wetulan już zaczął nad tym pracować. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Jakie tego będą skutki? Bo jak zwykle będą złe, ale to już trudno. Będzie i tak, i tak. A co by nam dała, pana zdaniem, odpowiedź na pytanie, czy jest życie poza Ziemią? W sensie praktycznym nic. Tak jak w sensie praktycznym nic nam nie dało odkrycie Kopernika. Gdyby Kopernik za wdrożenia i patenty dostałby zero, nie dostałby żadnego grantu. A trudno sobie wyobrazić nasz świat, naszą cywilizację, gdybyśmy nie wiedzieli, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. I podobnie jest z poznaniem życia poza Ziemią. To miałoby fundamentalne znaczenie światopoglądowe. Już nie mówiąc o tym, że gdybyśmy to życie znaleźli gdzieś niedaleko, na przykład w Układzie Słonecznym, to prawdopodobnie bardzo wiele dowiedzielibyśmy się o tym, jak powstawało życie na Ziemi. Także w tej chwili na świecie rozwija się kierunek, który nazywa się astrobiologią. To jest właśnie dziedzina, która zajmuje się badaniem życia w kosmosie. Możliwości istnienia życia w kosmosie, sposobów na poszukiwanie życia w kosmosie. I jak na razie ogromna większość prac z tej dziedziny i ogromna większość instytutów, które tym się zajmują, zajmują się badaniem życia na Ziemi, badaniem początków życia na Ziemi. Tym, jak rodzące się życie zmieniało naszą atmosferę, zmieniało naszą powierzchnię naszej planety i próbujemy ustalić, jakie warunki były konieczne, aby to życie powstało. Wydaje się, że wiele na ten temat wiemy. Ciągle nie wiemy, jakie warunki były wystarczające. Czy życie musiało powstać w odpowiednio sprzyjających warunkach fizycznych i chemicznych, czy też był to cudowny przypadek albo coś jeszcze. Za argumentem, że to życie musiało powstać, a zatem powstanie wszędzie tam, gdzie odpowiednie warunki się pojawią, przemawia ten argument, że życie na Ziemi powstało bardzo wcześnie. Ziemia liczy około 4,5 miliarda lat. Najstarsze skamieliny najstarszych pierwotnych organizmów na Ziemi liczą około 3,5 miliarda lat, może nawet 3 miliardy 700 milionów. A więc wygląda na to, że życie na Ziemi pojawiło się, jak tylko Ziemia ostygła na tyle, aby mogły powstawać skomplikowane cząsteczki chemiczne. Więc to jest jeden argument. Inny argument jest taki, że życie nic nie zmoże. W historii tych 3,5 miliarda lat było bardzo wiele wymierań, masowych wymierań gatunków. Następowały różne katastrofy, przede wszystkim klimatyczne. Nie jest do końca jasne, czym spowodowane. I życie z tego wychodziło obronną ręką. W tych najgorszych katastrofach ginęło 80% gatunków wszystkich. I życie przetrwało. To jest drugi argument. Trzeci argument jest taki, że w ostatnich latach odkrywamy coraz więcej tak zwanych ekstremofilii, czyli organizmów, które żyją w skrajnych warunkach, w których kiedyś, jak sądziliśmy, życie istnieć nie może, więc gdzieś tam na dnie rowów oceanicznych, w niezwykle zasolonych ośrodkach, w niezwykle zakwaszonych albo bardzo silnie zasadowych ośrodkach,
W bardzo wysokich temperaturach, powyżej 100 stopni. W bardzo niskich temperaturach, no, rzędu minus 40 stopni. Więc to życie wydaje się być, no, bardzo silne. Wrócę na chwilę do początków tej pana drogi. Mówił pan, że wzrastał pan w domu, gdzie matematyka była królową nauk. Pamięta pan pierwszą książkę, którą pan przeczytał? Nie pamiętam pierwszej książki, którą przeczytałem, bo to ginie w pomocy dziejów mojej niepamięci. Ale pamiętam te książki, które czytałem, jak byłem w pierwszych klasach szkoły podstawowej. To była taka zabawna książka Lilavati. Lilavati to jest imię hinduskiej księżniczki, która według legendy była córką jednego z hinduskich uczonych i miała talent matematyczny. To jest zbiór łamigłówek matematycznych. Nie jest to żaden kurs matematyki, nie jest to nic systematycznego, ale to jest coś, co pobudza wyobraźnię i pobudza takie, no, myślenie o tym, w jaki sposób rozwiązywać różne problemy. Drugą taką książką była książka, którą dostałem chyba w trzeciej albo czwartej klasie szkoły podstawowej na koniec roku jako nagrodę. I to już była świetnie napisana książka. Moim zdaniem wzór popularyzacji nauki, nie tylko matematyki, ale nauki dla dzieci. Ta książka nosiła tytuł Zygzakiem przez matematykę. Niestety nie pamiętam jej autora. Jej autor był wykładowcą na Politechnice Warszawskiej. Ta książka wyszła na początku lat 60., więc bardzo dawno temu. I mam jej egzemplarz. I to jest świetna książka, która 10-12-letnim dzieciom tłumaczy zasadę równoważności, czyli fundament ogólnej teorii względności. Tłumaczy efekty relatywistyczne, tłumaczy fizykę, ale przede wszystkim tłumaczy matematykę. I to jest piękna książka, znakomicie napisana, bardzo mądra. To jest książka, która nie jest zbiorem anegdot czy zbiorem łamigłówek. To jest książka, która daje pewien ogląd świata, całościowy ogląd świata. I to jest mistrzostwo, moim zdaniem, w dziedzinie popularyzacji dla dzieci. A potem w liceum przeczytałem już dość poważną książkę, ale popularną naukową, napisaną przez dwóch wybitnych amerykańskich matematyków, Couranta i Robbinsa. Książkę pod tytułem Co to jest matematyka? To już jest bardzo piękny, taki właściwie wykład, dość, no, przystępny dla licealisty, ale wymagający jednak skupienia i pewnego wysiłku. Courant to jeden z największych matematyków XX wieku. Robbins był bardzo dobrym matematykiem, statystykiem, ale no, nie był tak powszechnie na świecie znany jak Courant. Miałem przyjemność poznać w Princeton Robbinsa. Opowiedziałem mu o tym, że czytałem w dzieciństwie jego książkę. I zapytałem go, jak mu się pracowało z kimś tak znanym jak Courant. A Robbins mi na to odpowiedział przewrotnie. To było bardzo proste. Courant napisał całą książkę od początku do końca i dołożył moje nazwisko, żeby się lepiej sprzedawało. Historia nie tylko matematyki zna takie przypadki, chociaż rozumiem, że to był rodzaj żartu jednak. Ja dodam, że mój dzisiejszy gość, zwykły, prosty doktor, żeby nie drażnić kolegów, Stanisław Bajtlik, otrzymał w 2007 roku nagrodę za popularyzowanie nauki. Nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Serwis Nauka w Polsce. Wrócę do wątku książek, które czytał pan w dzieciństwie i zapytam, ale bez współczucia, a i też bez pozorowanego współczucia, czy czytał pan Winnetou albo Tomka Sawyera? Tomka Sawyera nie lubiłem. Próbowałem czytać, ale nudziło mnie to. Za co go pan nie lubił? Nie wiem, inna kultura, za bardzo oderwana, ale to może ten argument o innej kulturze nie jest słuszny, dlatego że czytałem Winnetou i Old Shatterhanda i wszystkie te książki, które dzieci wtedy czytały. Tak, czytałem Wyspę Skarbów Stevensona, całą tę klasykę przygodowo-rozbójniczą przeczytałem. Czytałem nawet Uskoki Teodora Tomasza Jerza, XIX-wiecznego pisarza, o którym podejrzewam, że nawet niewielu polonistów dziś pamięta. A Lema pan czytywał? Proszę? Lema pan czytywał? To jest właśnie trudne pytanie, dlatego że ja Lema bardzo szanuję, doceniam jego talent, zarówno literacki, jak i
Uważa się go za filozofa w zasadzie. Futurystę, filozofa. Bardzo cenię jego rysunki. Lem robił przepiękne, bardzo dowcipne, bardzo pełne wyobraźni rysunki do swoich książek. Natomiast to jest jakiś taki rodzaj literatury, którego ja nie, no, nie lubiłem. Także nie czytałem fantastyki. Czytałem niektóre rzeczy, próbowałem się zmuszać. Mój brat rozczytywał się w fantastyce. Ale to dlatego, że... fantastyczno-naukowy, więc siłą rzeczy otarłem się o to, ale sam nigdy do tego serca nie miałem. Ale czy to dlatego, że tam było mnóstwo bzdur astrofizycznych, z którymi nie było? Nie, no, to są bzdury. Ogromnej większości. Natomiast u Lema było inaczej, dlatego że Lem potrafił pisać książki fantastyczno-naukowe, które nie gwałciły zdrowego rozsądku i które nie gwałciły praw fizyki. I to był wyjątkowy talent, żeby nakładając sobie te ograniczenia wynikające z szanowania praw przyrody, wymyślić coś fantastycznego. I tu uznaję jego geniusz. To jeszcze... Szkoda, że nie dostał Nagrody Nobla. Myślę, że to byłaby naprawdę zasłużona i bardzo ciekawa nagroda. To jeszcze skorzystam z pana obecności w studiu i proszę sobie wyobrazić, że mówi pan do mojej i nie tylko mojej, bo i wielu słuchaczy zapewne 10-letniej córki i próbuje ją pan przekonać, że matematyka jest fajna, a fizyka, która wkrótce będzie elementem jej programu nauczania, jeszcze fajniejsza. Chyba nie da się dzieci przekonać. Można je tylko zachęcać, można tylko pokazywać im różne ciekawe rzeczy, można im pokazywać ciekawych ludzi, którzy są fizykami czy matematykami i pokazać, że to są ludzie dowcipni, oczytani, ciekawi, weseli. I przede wszystkim wielu z nich jest ludźmi spełnionymi, że to są ludzie, którzy cieszą się z tego, co robią, że to im daje satysfakcję. Do młodzieży takiej licealnej to można się odwoływać przekonująco. No to już jest łatwiej, bo to można... jest łatwiej, bo tam już można używać takich argumentów w rodzaju znajdziesz pracę, czy wyjedziesz w ciekawe miejsce na świecie. Tak. Natomiast no, dla dzieci no, to można tylko pokazywać ten cudowny świat, można się z nimi bawić, można pokazywać jakieś eksperymenty, można właśnie wziąć lunetę i pokazać kratery na Księżycu czy wielką mgławicę w Andromedzie i to na dziecku na pewno zrobi piorunujące wrażenie. Można dziecku pokazać, jak udowodnić twierdzenie Pitagorasa, nie używając żadnych równań, żadnych symboli. No bo przecież Pitagoras nie używał równań. Pitagoras dokonał dowodu czysto geometrycznego. Wystarczy kwadrat pociąć na odpowiednie trójkąty. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić, ale to jest proste. I z tych kawałków ułożyć właśnie ten znany wzór kwadratów doklejonych do boków trójkąta, które powstały z tego pierwotnego większego kwadratu. To jest bardzo proste i takie rzeczy można robić. I dziwi mnie, że tego się nie robi w szkołach. No i smutne jest to, że pewnie też wielu rodziców, którzy by to mogli zrobić, bo mają odpowiednie wykształcenie i mają kolorowy papier i nożyczki, no nie przychodzi im to do głowy. Nie przychodzi im to do głowy. No nie, wielu rodziców ma wykształcenie ścisłe, czy techniczne, czy jakieś takie, albo nawet humanistyczne, ale są w stanie w internecie znaleźć coś takiego i zrozumieć to i powiedzieć to dziecku, ale nie mają czasu, nie mają, albo nie mają pomysłu, żeby to zrobić. Ale powiem pani, nie martwię, bo nawet jeżeli to zrobią, to nie ma żadnej gwarancji, że polubią te ścisłe. Jest coś takiego. To dziękuję, to bardzo pocieszające. Jest coś takiego jak talent. No, ja wierzę, że każde dziecko ma jakiś talent. Każdy człowiek ma jakiś talent. No tak, ale każdy człowiek był dzieckiem. I zadaniem szkoły nie powinno być tylko uczenie konkretnych rzeczy. Głównym zadaniem szkoły to powinno być pomóc temu dziecku dostrzec swój talent.
a następnie nie przeszkadzać mu, nie przeszkadzać dziecku w rozwijaniu tego talentu. Mówi pan jak Janusz Korczak. No i pamiętam króla Maciusia i pamiętam postać Korczaka z dzieciństwa, ale to nie trzeba czytać Korczaka, to wynika z jakiejś intuicji i prostej obserwacji życia. A drugie zadanie szkoły to powinno być jednak wychowywanie dzieci. To jest zadanie, od którego szkoła oficjalnie od 25 lat się odżegnuje. Myślę, że szkoła może być wspomagającym dla rodzica, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. Natomiast to jest oczywiste. Byłby to bardzo wygodny kontekst do tego, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność. To jest oczywiste, że bez domu to nie ma wychowanego, wykształconego człowieka. Natomiast szkoła wychowuje do rywalizacji bardzo. No to właśnie, jest ogromny do problem. Rywalizacji wychowuje do życia w tym społeczeństwie, w którym wszystko jest nagradzane i karane, w którym nie ma miejsca na bezinteresowność, nie ma miejsca na empatię, w którym nie ma miejsca na jakąś fantazję, nie ma miejsca na jakąś swobodę. Wszystko jest strict, wszystko jest uporządkowane, ustalone, testy wyboru, klucze i tak dalej. To nie doprowadzi do niczego dobrego. Kastrowanie z inteligencji i kreatywności, ale mam nadzieję, że uda się nam przy jakiejś odrobinie świadomości jednak trochę te nasze dzieci uratować przed szkołą. Często się pan czuje jak jakiś dziwny obiekt, na który ludzie patrzą z pewnym niedowierzaniem oraz podejrzliwością? Nie. Ludzie ze świata humanistów. W Polsce jest to splendid isolation. Taka wyniosła separacja. To jest bardzo niewiele takiego obszaru wspólnego. Bardzo niewiele okazji, w których te światy się ze sobą spotykają. To jest szkoda. To jest bardzo niedobrze. No ale to jest problem ogólnoświatowy. Snow napisał dwie kultury, kiedy w latach 50. On napisał o tym pęknięciu pomiędzy humanistyką a światem nauk ścisłych. I ja bym powiedział tak, że ten rozwód pomiędzy humanistyką a światem nauk ścisłych, że tego się nie ma co nawet próbować sklejać, dlatego że on, jak dochodzi do rozwodu, to znaczy, że były istotne powody. To jest tak jak z ludźmi. I to, co można osiągnąć, to jest osiągnąć jakieś wzajemne zrozumienie i takie przyjazne relacje na resztę życia. I to samo powinno się dziać pomiędzy naukami ścisłymi a humanistycznymi. One się rozeszły nie bez powodu, natomiast byłoby bardzo smutne, gdyby humaniści nie mieli zielonego pojęcia o naukach ścisłych i odwrotnie, gdyby ludzie, którzy zajmują się naukami ścisłymi, nie mieli pojęcia o historii, czy o literaturze, czy o sztuce, czy o muzyce, czy o takich rzeczach. Profesor Plebański, specjalista od teorii względności, który przez wiele lat pracował na Uniwersytecie Warszawskim, a potem na Uniwersytecie w Meksyku, w Mexico City, zwykł mawiać, że kulturalny człowiek to jest ten, który zna teorię względności, zna rachunek spinorowy, cokolwiek to oznacza, i co piątek chodzi do filharmonii. A czy jest coś takiego z pana świata astrofizycznego, co pan uważa, że powinno być wiedzą, może nie powszechną, ale powinno być w tym zestawie tego, co powinien kulturalny człowiek wiedzieć? Wie pan, ja nie jestem od pouczenia, co kto powinien wiedzieć i nie podejmuję się. Można żyć. To inaczej. To co by pan chciał, żeby ludzie wiedzieli z pana dziedziny? Myślę, że to, co jest istotne, to jest to, żeby wiedzieli, że świat realnie jest poznawalny, że świat jest opisany prawami przyrody, że nauka daje wiedzę pewną, choć niepełną, żeby znali tę istotę metody naukowej, że uczeni nie wymyślają sobie z sufitu swoich teorii, po czym kurczowo się ich trzymają, tylko że jest pewien proces, że to polega na obserwacjach czy doświadczeniu, jakichś uogólnieniach, wysuwaniu jakichś hipotez, następnie wyciąganiu z tych hipotez jakichś sprawdzalnych wniosków, następnie sprawdzanie tych wniosków i dopiero potem rodzi się teoria i tak dalej. I że ten proces, że ludzie
nie muszą znać mechaniki kwantowej czy teorii względności. Natomiast ważne jest to, żeby rozumieli, w wyniku jakiej drogi te teorie powstały. Że to się nie wzięło znikąd. Więc to jest ważne. Na pewno powinni mieć jakąś elementarną wiedzę w rodzaju tego, czym się różni planeta od gwiazdy. Albo że Ziemia właśnie krąży wokół Słońca, a z kolei Księżyc wokół Ziemi. Myślę, że dobrze by było, gdyby potrafili podać jakieś argumenty na rzecz tego, że Ziemia jest kulą. Albo jakieś argumenty na rzecz tego właśnie, że to Ziemia krąży wokół Słońca, że to Ziemia obraca się wokół własnej osi, a nie cały świat wiruje wokół nas. To myślę, że to nie jest jakieś wielkie wymaganie, że to jest na poziomie takiego odpędzania tych guseł i czarów. No, widzimy, co się dzieje w społeczeństwie, które takiej elementarnej wiedzy nie ma. Te wszystkie ruchy antyszczepionkowe, te wszystkie zatrudnianie przez policję tych jasnowidzów i tak. No przecież to skóra cierpnie, jak człowiek pomyśli, w jakim kraju żyje. Ja bym jeszcze do tych dziwnych ruchów dorzuciła ruch ratowania sześciolatków przed szkołą. Rozumiem wszystkie argumenty o dojrzałości, ale generalnie histeria wokół tego tematu jest chyba trochę za daleko idąca. To czy mi brakło? Nie chcę się tutaj opowiadać o tym, jak to powinno być zorganizowane, natomiast to, czego mi zabrakło w tej kłótni, w tej awanturze, to kłócono się o to, czy szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Nikt nie zadał pytania, czy polskie szkoły są gotowe na przyjęcie siedmiolatków. Czy polskie szkoły są gotowe na to, żeby uczciwie i porządnie traktować dziesięciolatki, piętnastolatki, osiemnastolatki. Nikt się nad tym nie zastanawia, bo uważa, że to mamy odfajkowane, jest przymus szkolny i to już mamy z głowy. A moim zdaniem to są pytania, które należałoby zadać. Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, fizykiem z CERN-u, odpowiedzialnym za relacje z nauczycielami, z systemem edukacyjnym. On przyjechał do Polski, objechał ileś naszych szkół i mówi, że jest zdumiony pomiędzy, z jednej strony, niesłychanie ambitnym, bardzo szczegółowym, bardzo wymagającym programem nauczania przedmiotów ścisłych, on się tylko tym zajmował, a z drugiej strony infrastrukturą i poziomem przygotowania nauczycieli. On mówi, przecież jeździłem po Polsce i w wielu szkołach nie ma sal gimnastycznych. Nie ma stołówek. Nie ma dobrze zorganizowanego odżywiania. No jak, nie ma świetlicy. Jak uczeń, który ma ósmą lekcję i który zjadł w dobrym przypadku przed wyjściem z domu zjadł śniadanie i któremu żołądek przykleja się do kręgosłupa. Jak on ma się uczyć matematyki czy fizyki? Więc to są sprawy elementarne, które należałoby załatwić i w pierwszej kolejności, a dopiero potem się martwić programami, listami lektur i takimi rzeczami. To ciekawe, bo moim gościem jest astrofizyk z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, Stanisław Bajtlik, ale uporczywie wracamy do szkoły, jednak jako jakiejś kluczowej instytucji dla tego, jak się dalej nasze matematyczno-fizyczne losy w życiu dorosłym potoczą i czy nam się uda coś zrozumieć, czy nie, oprócz tego, że będziemy traktować matematykę na maturze jak dopust Boży. Więc wróćmy może do pana dziedziny. Czy jest echo we wszechświecie? Czy jest echo we wszechświecie? No, zacznijmy od tego, że wszechświat jest wypełniony niemal idealną próżnią. Ta przestrzeń, materia jest skupiona w gwiazdach. Gwiazdy są skupione w galaktykach. Ale pomiędzy tymi galaktykami, a nawet pomiędzy gwiazdami, istnieje niemal idealna próżnia. I to jest taka próżnia, jakiej nie jesteśmy w stanie wytworzyć w żadnym ziemskim laboratorium. W tej naprawdę kosmicznej skali pomiędzy galaktykami, czyli skupiskami setek miliardów gwiazd, próżnia jest tak wysoka, że w jednym metrze sześciennym znajduje się zaledwie kilka atomów wodoru i helu. A więc nie ma prawie nic. Ponieważ dźwięk, echo kojarzymy z dźwiękiem, dźwięk to jest fala, zaburzenie gęstości jakiejś materii, powietrza, wody, metalu, drewna, czegokolwiek.
To w kosmosie panuje idealna cisza. Ten dźwięk nie ma się w czym rozchodzić. Zresztą na filmie, który był pokazywany w kinach o kosmicznym teleskopie Hubble'a, jest ewidentny hollywoodzki błąd. Astronauci pracujący w odkrytej, w otwartej przestrzeni kosmicznej, chociaż to jest film dokumentalny, ale producent nie mógł się powstrzymać, żeby nie dorobić efektów. Naprawiają ten kosmiczny teleskop, używają metalowych narzędzi i słychać stukot tych narzędzi o konstrukcję teleskopu. Oczywiście niczego takiego w kosmosie nie słychać, dlatego że uderzenie młotkiem czy śrubokrętem o metal tej konstrukcji teleskopu nie powoduje żadnego dźwięku, który mógłby dotrzeć do uszu słuchacza czy do mikrofonu zainstalowanego na hełmie astronauty. Tak więc nawet największe kosmiczne katastrofy, eksplozje gwiazd, to, co się dzieje przy zderzeniu planetoid i tak dalej, rozgrywają się w idealnej ciszy. Natomiast można mówić o echu świetlnym. A więc jeśli przez echo rozumiemy odbicie fali wywołanej przez jakieś zjawisko od innego obiektu i skierowanie tej fali do obserwatora, to takie rzeczy oczywiście obserwujemy i obserwujemy to właśnie wtedy, kiedy wybucha jakaś gwiazda, czy kiedy bardzo jasno świeci i to światło odbija się na przykład od obłoku gazu. To takie rzeczy obserwujemy, więc w tym sensie echo świetlne w kosmosie obserwujemy. Jest jakieś wszechecho. A skoro wspomniał pan tę hollywoodzką produkcję, to zapytam, czy takie filmy jak na przykład Armageddon, przy którym skręcałem się ze śmiechu, przynoszą więcej szkody czy pożytku? Czy pan zna w ogóle ten blaskomiotny obraz z Bruce'em Willisem, między innymi, w roli głównej? To trzeba by zapytać socjologów, jak to wygląda. Ale zdaniem profesjonalist. Nie, no to jest kino rozrywkowe. Jak ktoś to lubi, kogoś bawi taka rozrywka, no to niech sobie ogląda, ale to nie ma żadnej wartości takiej popularyzatorskiej czy naukowej. Przed kilku laty uczestniczyłem wraz z Arkadiuszem Orłowskim, profesorem fizyki, w realizacji programu popularno-naukowego dla polskiej telewizji. Ten tytuł tego cyklu to był Symulator Faktu. Bardzo przewrotny tytuł. Zrealizowaliśmy bardzo wiele, 100 kilkadziesiąt odcinków. I zauważyłem, że przez długi czas po pracy w studiu telewizyjnym nie mogłem chodzić do kina, bo na każdym filmie zauważałem coś, czego przedtem nigdy w życiu bym nie zauważył. Na przykład zauważałem, że w ujęciu z jednej kamery bohater ma t-shirt żółty, ale w tej samej scenie, w ujęciu z innej kamery, już ma t-shirt szary. Zauważyłem to, że wszystkie samochody były tej samej marki, wszystkie zegarki na przegubach bohaterów były tej samej marki, no bo to jest lokowanie produktu i tak dalej. Nigdy wcześniej nie zwróciłbym na to uwagi, ale ta praca wielogodzinna i wielodniowa w studiu telewizyjnym, kiedy na wszystko to trzeba było uważać i o wszystkim tym pamiętać, żeby nie zmienić marynarki w trakcie nagrania i tak dalej, to mnie uczuliło. I w związku z tym takie naśmiewanie się, że gdzieś tam w panu Wołodyjowskim jedzie ciężarówka na dalekim planie, no nie powinna jechać, ale to się zdarza. To wszystko lubimy tak naprawdę. To na koniec naszego programu zapytam, czy płyną dla ludzkości daleko idące wnioski uogólniane z astrofizyki? Wnioski, które ludzkość może napełnić swoje serce nadzieją? Ja myślę, że są dwa takie poziomy. Jeden poziom to jest taki, że badania kosmiczne w tej chwili w ogromnej mierze są skierowane, badania prowadzone z kosmosu, przy pomocy instrumentów umieszczonych w kosmosie, w ogromnym stopniu są skierowane nie w to ciemne niebo, tylko w Ziemię. My badamy Ziemię przy pomocy sztucznych satelitów, przy pomocy sond kosmicznych, już